Siema, siema, drogi widzu, jak to mawia klasyk, siemanko. Wczoraj wyszedłem 10 minut spóźniony, dzisiaj 10 minut przed czasem. Lecimy na Glovo. Wczoraj też jeździłem. No, ale materiału z tego nie będzie. Bo obraz całkowicie prześwietlony. Także nic tam nie widać, nie ma co oglądać. Wpadł mi sushi ramen z Józefa. Dawno mnie tam nie było, no bo w sumie też dawno na Glovo nie jeździłem. Spoko, fajnie będzie zawitać na stare śmieci. Od wczoraj rana nad Dubcami helikopter nad domem. Tam i z powrotem. No masakra jakaś. Pewnie będzie go w tle słychać. Bardzo często. Piękne uczucie. Od jutra urlop ich zaczynam. Bloczki porezerwowane. Na Glovo. Spróbujemy coś podziałać. Tylko problem taki, że dzisiaj jest ostatni dzień pogody, niestety, albo w sumie istety. Jutro ma padać, co za tym idzie, większe zarobki. W sumie teraz już trochę dość mam tych upałów. Ma być po 20-25 stopni. W jeden dzień 19. Taki dzień też potrzebny. Zaczęła bardzo prosić 3-4 minuty. 4 minuty, ok, dobra. No to chwila przerwy. Super, dziękuję. No i dobra. Ciśniem na Poznańsku. Podłączyłem te lampki, no nawet fajnie to świeci, podoba mi się, no ale ja jak to ja zacząłem cudować, co by tu jeszcze ulepszyć, no jak widać wypieprzyłem ten przełącznik co miałem, tam był tylko on off, kupiłem taki co tu jest na on off, to jakby światełka, a tu trąbka, no i tą trąbkę podłączyłem do świateł. Chciałem, żeby to działało na zasadzie, że jak wcisnę tą trąbkę, to się wyłącza, wyłącza się lampka i jak ją puszczę, to się włącza, żeby tak jakby strzelić z długich, tak jak w samochodzie. No ale niestety nie udało się. Nie działa to tak, jak planowałem. Teraz mam tak, że czerwony jest tak, jakby na faktycznie włącz-wyłącz. Przy każdym włączeniu zmienia się tryb z długich na krótkie i na flash. A trąbką po prostu zmieniam bez wyłączania tryby. No i tak już zostanie. Może taka już specyfika tych lampek, że może dlatego to nie zadziałało, że są te trzy tryby, tak jakby świecenie.
Nie wiem, nie znam się. Niech będzie tak jak jest. One w ogóle tak jakby po włączeniu reagują dopiero po sekundzie czy po półtorej. Więc nawet jakbym to był w stanie chyba podpiąć, to by nie działało, no bo to jako tak z takim opóźnieniem. Także nie kombinuję już, tylko jeździmy tak jak jest. Większym zmartwieniem w tym momencie powinna być dla mnie ta rama, która pękła. Bo powiem wam, że nie jestem pewien tego spawu. W ogóle to nie pękło na spawie, tylko centymetr spawu na górnej rurze. Co mnie delikatnie martwi. No, udało mi się te lampki podłączyć, już tylko wtedy zostało mi poprowadzenie jakoś w miarę estetycznie tych przewodów, połapanie na zipy. No i ja się patrzę, a tu szrama, pęknięcie na tej ramie. No, mało zawału nie dostałem. Już wszystko było gotowe, tylko wsiąść, jeździć, zarabiać. No to trzeba było spawacza szukać. Znaczy szukać nie musiałem, bo był taki jeden, którego, bo mam takiego jednego, którego już spawałem, dwa rowery, wszystko było ok. To myślę, lecę do niego i z tym, no ale zajeżdżam na miejsce, jak gość mi mówi, że spawacz był do godziny 14, że mogę wpaść jutro. Od 7 do 14, no ale panie, ja też pracuję od 6 do 14, także no nic z tego. No, no i zawinąłem się. Mogłem czekać do poniedziałku, no bo ten urlop mam, także mogłem wcześniej wziąć i podjechać, no ale od poniedziałku to ja już miałem w planach jeździć. Znaczy jeździć to już miałem w planach już od soboty. Tak to przez weekend Robert by stał. No i wypatrzyłem sobie jeszcze jeden punkt, który pracuje do 16. Więc kolejnego dnia już przygotowałem sobie rower, podkręcałem wszystkie śruby. Tam od tej listwy, od baterii, od sterownika, wszystko tak poodczepiałem od tego roweru i połapałem na trytytkach, także żeby tylko zajechać na miejsce, poobcinać to, odkręcić zacisk hamulca i dać mu to, żeby spawał. No i zajeżdżam na miejsce, ja mówię, panie, sprawa jest niecierpiąca zwłoki, ponieważ rower służy jako narzędzie do pracy, jeżdżę naglowo, potrzebuję załatwić sprawę szybko. Mówię, mogę pana prosić na chwilę na zewnątrz? No i mówię mu, że pękła mi rama, że pasuje to spawnąć. A on mówi, że ma kupę roboty tam, sranie w banie. To i tak, chłopciu, w ogóle coś pan mi tu przyniósł, jak pan chce spawać z tym całym plastikiem, tym całym majdanem, to trzeba podkręcać, to ja nie mam czasu na to. Ja mówię, panie, to ja jestem przygotowany, to dwa cięcia, 5 minut mi pan daje, ja to ściągam. I pan może śmiało spawać. A, ale mam swoją robotę. To nie tak, ten... Ja mówię, panie, płacę ekstra. A, no to inna rozmowa. Zawołał tam swojego koleżkę, który tam robił u niego i mówi, chodź tu Maciuś, pan potrzebuje naszej pomocy, trzeba mu to pomóc zrobić, zostaw tą swoją robotę na razie,
Pan ma pieniądze, nie? Sam się na nią wpytę. Pan ma pieniądze. Dobra, dostarczę i wam dokończę. Globo. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Do widzenia. No i on mi tam powiedział, żebym to wszystko sobie porozkręcał tu na zewnątrz i jak ja sobie to skończę, to żebym go zawołał. No tam zapomniałem dodać jeszcze. Ja mówię, dobra, spoko. No i lekko się zdziwił, jak za 2 minuty mu pukam, że gotowe. Można heftać. No i spawnął mi to i... jeżdżę, ale jak tak patrzyłem na to, to z większego krawężnika bałbym się na siedząco zjechać. Teraz przy każdym jakimś takim tym podnoszę dupę z siodełka. Tam mi powiedział, że taką jeszcze dorwał aluminiową rurę. I może mi to wzmocnić. Ja mówię, no to dobrze by było. Tylko że problem taki, że trzeba by to tam trochę podocinać, podszlifować, bo mi tu idzie na górnej rurze ta bateria. I no jakby mi to tam wpieprzył takie, jakie miał, to mogłaby mi się ta listwa nie zmieścić. No i tam powiedział, że wkłada to do szafki i że jakby coś się działo, to przyjdź, to dospawamy to i będzie git. Ja wiem, no to ok. Padła mi biedra ze szlaku. Już miałem rzucać niecenzuralne słowa. Jak skończę opowiadać o spawaczu, a tu proszę bardzo. Dostałem info, że mogę odebrać moje zamówienie. Jestem w totalnym szoku. Bardziej mnie martwi miejsce, w które mam z tym jechać. Dziękuję. Za uchy. To na 29. No, także ja jestem chodzący pechowiec. Jak nie te szprychy, te koła, to później na własne życzenie z tymi lampkami. Jak już to zrobiłem, to znowu rama pękła. No i co? I dzisiaj pewno znowu szprychy pękną i tak w koło Macieju. No wiem jedno, że na pewno przed zimą to koło muszę zmienić. I to nie ma bata. Muszę w końcu iść i założyć tą nową obręcz. Z ramą zobaczymy, jak to puści, to pójdę jeszcze raz do niego, a jak nie, to pójdę do tego, co wcześniej do niego zanosiłem i powiem mu, żeby mi tu wspawał jakiś, nie wiem, cokolwiek, nie musi to wyglądać, to ma działać, ma trzymać, ma nie pęknąć, niech nawet tu, nie wiem, skrzynkę na listy wspawań i będzie git. Byle mi o nogi nie harował.
padało. W ciągu najbliższych godzin prognozuję opady deszczu. Ja tam nie widzę, żeby z czegoś tu miało popadać, ale jak mają chęć zapłacić więcej, to nie mam nic przeciwko. Fajnie by było, jakby ta rama trochę posłużyła jeszcze i udałoby mi się zarobić na niej na nową. Bo to, że trzeba będzie kupić nową, to ja już nie mam wątpliwości, ale może jeszcze nie teraz. Takie mam życzenie na ten rok. Uwaga z lewej. Dzięki. Specjalnie dla koleżanki, która mi tam napisała komentarz. Sygnałbyś, uwaga z lewej, to by ci zjechali. No proszę bardzo, miałaś rację. No, ty ten sterownik to ma w ogóle na sztyce. Nie głupie. No co, dzięki temu ma pewnie miejsce na dwie baterie w ramie. Raz to zobaczymy. Nie no, jedno ma baterię. Tylko że w całym trójkącie, w jakiejś torbie takiej. Powiem wam, że tak. Podobał mi się ten rower nowy Dextera. Miałem w planach na nowy rok może zrobić sobie coś takiego. Ale kurde, tu mówił, że mu się przerzutka urwała, tu skrzynka się poluzowała i wyrwało te nito nakrętki. Kurde, to jak on miał tyle problemów i teraz jeszcze mówi, że nie wie, kiedy ten rower w ogóle mu się rozleci. No to skoro u niego to tak to wygląda, to ja z moim pechem, to bym ode mnie z ulicy nie wyjechał i bym go na złom mógł zanieść. I jakoś tak stwierdzam, że chyba jednak wolę iść w fabryczny rowerek. No ale tak patrzyłem na te high bike'i. No to ceny tam są z kosmosu. To w ogóle rower 35 tysięcy, a nawet na Foxach nie jest na jakichś rockshockach. Coś mi się szczęści dzisiaj. Wszystkie windy na samym dole. I to jest wszystko. Dziękuję. Do widzenia. No, a jakby tego highbike'a człowiek chciał wziąć na Foxach, już nie mówię w Kashimie, ale na Foxach, no to się robi 45. No to nie bardzo. Dużo widziałem ludzi, że na Focusach jeździ. Ale w sumie nie patrzyłem na to, kumpel mówi, że drogie to jest. Coś jak ten high bike. Z Ghostów. Na to może by się udało wyrwać dobry rabacik, no bo na Ghosty to raczej
mam delikatną zniżkę. Przynajmniej miałem, nie wiem jak teraz. Ale te Rioty mi się nie podobają. No i trafiłem na Cuba. Patrzę się, jest w promocji z 36 tysięcy na 27 700. Ale ja 29 57 New York Department Pizza. A gdzie to jest? Za 10 minut. Dobrze, ja to gdzieś tam. Co jest? Manualna hulajnoga z siodełkiem. Ale jejo. No i ten Cube. Cały na Foxa w Kazimie. Nawet dropper w Kazimie. No fajne i kolory takie jak mi się najbardziej podobają. No wszystko ideolo. Granatowo, pomarańczowo, szary. Zarąbiście to wygląda. No kurde, gdybym miał, to bym dał. No ale niestety w tym roku sobie nie mogę pozwolić na taki wydatek. Znaczy wydatek, no. Na raty by był grany, no jakby inaczej. Ale nie mogę się pchać w raty teraz. Trzeba się wstrzymać do nowego roku, coś na tym Glovo przez zimę podrobić. Na nowy sezon może się uda. No tylko szkoda tej promki. Będę musiał spróbować tej pizzy któregoś razu. Tylko ja nie wiem, czy do mnie dowożą. Ostatnio jak ją brałem tam z Mazowieckiej, to no ładnie to pachniało. O, zaułek wileński jest tutaj. Gdzie ta pizza? Jest. Cztery minuty. Ja sobie pakpaka za ten czas rozłożę. Dobre, 180. Widzenia. No, pachnie tak samo dobrze jak ostatnio. Trzeba to spróbować. Także dzisiaj zarabiamy na pizzę. Ale sam sobie przyjadę ją odebrać. Osiedle oświecenia. Ja nie wiem, ja te szprychy chyba masłem wysmaruję. Żeby tak nie dzwoniły. Jutro już sobie ustawiłem. Tak jakby... dwa razy po 3 godziny. Idę jakoś tak chyba od 11 do 14 i później od 17 do 20. Zobaczymy, ile się uda zarobić. Ja jeszcze ma właśnie padać. Jakoś. Ja pierdzielę, kiedy oni to skończą?
No, tu jest ten. Tu jest ten sklep z tym. Z tym cubem. Tylko, że jego tu pewnie nie ma, bo bym sobie przyszedł go oblukać. Go sprowadzają na zamówienie. Ci pewnie z tego sklepu, gdzie kosztuje 27, narzucają sobie te 9 tysięcy marży i sprzedają za 36. Ciekawe, czy jakbym powiedział, że jestem youtuberem, to daliby rabat na te 27. Ja myślałem, że to jest przejazd. No nic, to jedziemy dalej. Chociaż może im się sprawić, tam z prawej strony coś się chmura. Grasz z losem, kolego. Ty, jakie to są już łyse drzewa. Toż to jesień, panie. Patrz na co się dzieje. No, dobra. Ziomuś, bo jak się dowiedziesz zimną pizzę, to sobie możesz zapomnieć o napisku. Gdzie to się chodzi? Nie ta klatka. Czemu ci ludzie nie mogą napisać wiadomości, która klatka? To jest druga. Czyli tamta. Trzeba wlukać przez drzwi na skrzynki pocztowe. Czy są tu takie numery? To jest do 40. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki również, do widzenia. Jako wczoraj rower. No i wylądowaliśmy w hucie. No i dobre, odbiorek mamy z Nowochódzkiej, Max Premium Burgers. Ale gdzie z tym jedziemy, to nie mam zielonego pojęcia, ale płacą za to 24 zł. Także podoba się dla mnie. Dobra, wyłączam na chwilę kamerę, bo jest hot. Taka mi się informacja pokazała. To za sam dojazd mi trochę płacą, przecież wrócić tam z oświecenia pod swojego stanu, to jest kawałek. Prawda, z górki, ale dystans się liczy. Ciekawe, czy ten skrócik to jest w niedzielę otwarty? Ha! Nawet otwarty, a nie uchylony.
Dobry, 140 można odebrać? 140, już panu powiem. Pewnie jest. Mhm. Super, dziękuję bardzo. O nie. To pięknie. Nie, no tak nie będziemy się bawić. Zaraz pewnie mnie strąbią. Ale przecież ja nie będę się tu przepychał między nimi. Może jak nie będę pedałował, to poudaję skuter. I nikt mnie nie strąbi. Co to było? Ja pierdzielę. To już bym się wpieprzył. Pewnie Budda świruje na mieście. Rakowicka 22H. Jak dostawca będzie na miejscu, niech zadzwoni na telefon. No dobra. To czy ja znowu trafię pod to 22H? Na tej Rakowickiej zawsze problemy. Ale akurat 22H chyba jest proste. Zastanawiam, czy nie zjechać nad Wisłę. I tam znowu stawać na tych światłach. A tak to bym sobie przeleciał do Kotlarskiego. Czysto, nie stoją. Śmiało można. Tam można jakby co, nie stoją, śmiało, śmiało. Ja i tu mrugnę długimi. A ma do zapłaty 105. No ciekawe. Czy piąteczka dla racinga, czy piąteczkę trzeba będzie oddać? Pokój. No toś po kozu. Przepraszam, proszę bardzo, nie przeszkadzajcie sobie. Jakie imię? Aleksander. Tak, jasne. Tam była gotóweczka, nie? To. 105. Proszę, 120, to reszta dla ciebie. Super, dziękuję. Super, dzięki piękne. Do widzenia. Dajemy. 15 na piwku. Nice. I co, szlak? Wiedziałem. Mam nadzieję, że będzie tak luźno jak wcześniej. Gotowe jest.
Wawel, ptasie mleczko i Cheetosy dwa razy. Spoko. Nie do wiary, hamować przed podjazdem. Zmienili mi zamówienie. To za długo jechałem. Mam czekać 15 minut. Nie, no bez jaj, no takie typki to tylko w lewo. Mogę odebrać i co, gdzie jestem, będę jechał. Miałem takie fajne zamówienie. No i oczywiście woda. Dobry? 166. Jeszcze raz. 166. Nalea. Też nie najgorzej. Ty chyba jakiś strajk zrobiły. I dodali im jedną osobę. Coś się wyrabiają. Widzę, że latają we trzy jak z piórkiem w tyłku. Pewnie słychać, jak ciul będzie te szprychy. Dobra, jesteśmy gdzieś tu. Oczywiście nie ta klatka. Kurde, też nie ta? Ja pierdolę. Ale dobrze, bo tutaj przynajmniej na parterze będzie. Dobra. Proszę bardzo. Do widzenia. Wpadła apteczka zdrowia. Tam się zawsze gotówą płaci. Także chcą, żebym z salda zszedł. Każdy choruje, więc ja bym miał przy sobie trochę więcej gotówy, to by mogły apteki wpadać. Co chwilę słyszę, że ktoś chory. Osiem minut. Dobra, ja sobie trochę telefon podładuję. Dobra. 692. Czy mogę też tak? 20 proszę, albo 15 to mam 20. Może być bez tego prosić. Pewnie, jasne. Dziękuję bardzo, do widzenia. Paruba się robi. Ta
gdzie pompa. 7 Mozarta? No, zrobili tą drogę tutaj, to się elegancko leci. No, gdzieś tu w lewo odbijamy. No, może nie trzeba będzie tak tylać baterii pod górkę. No ale to dostarcza mi, jak jakieś kolejne nie wpadnie po drodze do domu, to kończymy. A tu pewnie Mackiewicza wpadnie. Jakby było w stronę domu, to czemu nie? Mogę wziąć. Jak ja to mam zadzwonić? No dobrze, że ktoś podjechał. Oni dzwonkają, nic ja nie wiem. Taki nie istnieje. Zaczyna się. Jest 24 już. Ostro. Ty, nie nagrała mi się dostawa. Nawet nie wiem, kiedy ta kamera się wyłączyła. Ja tu gadam, podsumowanie robię. A tu kamera wyłączona. No więc tak. Dostarczyłem tą apteczkę. O ile w ogóle nagrało się, że ja brałem coś z apteki. Bo nie wiem. Dostarczyłem. Zarobioną mam stóweczkę i plus 15 na piwku, to jest 115 zł. Tam myślałem, że coś na powrocie wpadnie w stronę domu, to jeszcze dostarczę, ale już na oparach baterii jadę, więc było nie po drodze, więc nie wziąłem. No i wracam, no podsumowałem to. Jeździłem 2,5 godziny, 115 z tym napiwkiem zarobione, to 46 na godzinę. Godzinówka mega, naprawdę rewelacyjna. No ale tak by się zarabiało, gdyby nie to, że się czeka w tych zasranych Biedronkach, Carrefourach, Auchanach. Dzisiaj miałem dwie Biedronki, ale w żadnej nie czekałem, wszystko było na czas. Nawet było przed czasem. Zanim dojechałem, to już było gotowe. Także dzisiaj udany wypadzik. Mam nadzieję, że jutro będzie taki sam. Tylko, że razy dwa. Tak jak mówiłem, idę na dwa razy jutro. A do tego jeszcze ma deszczyk popadać, to mnożnik będzie większy. No to strzała, do następnego.
patrzę sobie właśnie na oponkę tego gościa z Liska. Ja pierdzielę, to jest cała zdarta. Normalnie już te włókna, te druty tam wystają w środku.